Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przenieśli się do lat 90. wraz z moją starą mechaniczną klawiaturą. Cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. Wczoraj zapytałem was na Facebooku, który z listy filmów chcielibyście, żebym zrobił jako pierwszy. Społeczność zagłosowała i wybraliście filmik o mojej starej mechanicznej klawiaturze. Jest to klawiatura, którą używam na co dzień. Jest ona bardzo fajna w kilku względach, ale o tym opowiem wam za chwilę. Myślę, że najciekawszym w tym wszystkim, w tej całej historii, jest to, że ostatnimi czasy producenci wszelkich peryferiów komputerowych, a zwłaszcza tych gamingowych, przeżywają swoistego rodzaju renesans i produkują nowe klawiatury mechaniczne, wpychają tam tonę LEDów i sprzedają to jako coś super niesamowitego i nowego. Tak naprawdę pomysł jest tak stary, jak stare są komputery. A ja, mając taką starą klawiaturę, mogę powiedzieć, że miałem to, zanim to było modne. Ale zanim przejdziemy do szczegółów tej klawiatury, bo ma ona kilka fajnych feature'ów. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym, jak wszedłem w posiadanie tej klawiatury. To jest ciekawa historia. Mianowicie, kiedy byłem mniej więcej w 5 klasie, przyjeździłem z tatą do pracy w wakacje czasami. I największą frajdę miałem wtedy, kiedy oni robili gdzieś tam jakieś porządki, bo wtedy mogłem sobie przynieść do domu mnóstwo jakiegoś starocia. Kiedyś właśnie przy jakichś tam porządkach znalazłem ją. Ona była totalnie brudna. To był po prostu syf na syfie. Jak widzieliście na zbliżeniach, ona nawet dzisiaj nie jest najczystsza. Po prostu nie jestem w stanie doczyścić tych niektórych miejsc na plastiku. Po prostu ten kurz przez tyle lat już tak się wżarł w tą klawiaturę przez to, że ktoś kiedyś o nią nie dbał, że po prostu ja nie jestem w stanie tego doczyścić. A to w sumie trochę szkoda, bo klawiaturę się fajnie rozbiera i dość prosto się czyści. Ja to robię tak mniej więcej co rok. Czyszczę wszystkie klawisze i przedmuchuję te switche powietrzem sprężonym, więc szkoda, że ktoś kiedyś o to nie zadbał. Oczywiście, kiedy ja ją przyniosłem do domu, to nie było tak, że od razu zacząłem jej używać, bo wtedy używałem super cudownej innej gamingowej klawiatury, której zdjęcie widzicie teraz. Ale przepraszam, miałem wtedy tylko 12 lat i myślałem, że to jest cool i spoko, a nie wiedziałem, że taki skarb mam w szafie. To jest klawiatura mechaniczna firmy AUWA. Totalnie dzisiaj nieznanej, ponieważ ta firma splajtowała. AUWA model 2101. Bardzo mało jest informacji na temat tej klawiatury w internecie. Bardzo szczątkowa. Jest jeden filmik na YouTubie ją prezentujący bardzo pobieżnie z 2013 roku. I to jest w zasadzie wszystko, co można znaleźć na temat tej klawiatury, pomijając tam jakieś strony, na których jest opisana jej specyfikacja. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, z którego tak naprawdę roku jest ta klawiatura. Jedynie po tym złączu pięciopinowym stwierdzam, że musi być ona z lat 90., gdyż wtedy to złącze było stosowane jeszcze zanim ukazało się PS2 na dobre, więc no to są takie moje domniemania. Klawiatura można powiedzieć, że posiada praktycznie wszystkie przyciski, które teraz możecie spotkać w komputerach, prawie, bo wtedy niestety brakuje w niej klawisza Windows. Akurat w moim przypadku jest to niestety, gdyż gdy korzystam sobie z Windowsa albo nawet z Linuxa, dużo skrótów klawiaturowych właśnie wykorzystuje się z tym klawiszem, a ja go nie mam i to mnie wkurza czasami. Drugą ciekawą rzeczą jest to. I teraz zobaczycie coś ciekawego. Zobaczcie. Jedna przejściówka i druga przejściówka, żeby dostać się do USB. Hurra! Właśnie, i tutaj teraz może takie małe wprowadzenie dla osób, które generalnie nie interesują się aż tak klawiaturami i nie wiedzą, z czym to się je. Klawiatury mechaniczne mają przełączniki właśnie ze sprężynami najczęściej.
Chociaż nie zawsze. Po prostu nie są to membranówki. Wydają one charakterystyczny dźwięk. Te przełączniki, po angielsku switche, mogą być od różnych producentów. Akurat szczęście chciało, że w tej starej klawiaturze również mam Shure MX. I dlaczego to dobrze? Dlatego, że to są najpopularniejsze switche i gdy któryś z tych klawiszy na przykład by mi się starł, albo by brzydko wyglądał, albo zachciałbym mieć jakiś inny, nie ma problemu. Są strony, na których można kupić masę, po prostu jakichś artystycznie wyglądających. Można o każdym możliwym kolorze dokupić sobie przyciski, czyli tak zwane keycapy. I co ja również planuję sobie zrobić, bo keycapy są spoko. Myślałem, żeby tutaj tą sekcję, gdzie są litery, zastąpić je tak zwanymi clearami, czyli po prostu, które nie mają w ogóle żadnego nadruku. Dlatego, że ja i tak piszę bez patrzenia na klawiaturę, a dwa, że to moim zdaniem super wygląda. Słuchajcie, to w zasadzie jest wszystko, co mogę wam o tej klawiaturze powiedzieć, poza tym, że pisze się na niej świetnie, gra się w gry na niej świetnie, no uwielbiam tą klawiaturę, po prostu jak pisze się na niej, to jest takie fajne, bo tak wam klika. Tylko, że niesie to ze sobą też jedną wadę, ponieważ jakby to powiedzieć, jak jest późno w nocy, ja sobie czasami lubię poklikać późno w nocy, to prawda, moi domownicy dostają szewskiej pasji, bo to słychać. I jak napierdziela się w tą klawiaturę bardzo szybko, co mogę wam za chwilę nagrać, to naprawdę słychać. Posłuchajcie. Muzyka dla uszu, czyż nieprawdaż? No i moi drodzy, to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że okazał się on dla was troszeczkę ciekawy. Jak też wspominałem na samym początku tego filmu, to wy jako społeczność wybraliście ten filmik na Facebooku, na moim fanpage'u. Macie tutaj link w opisie. Zapraszam do polajkowania. Tam czasami pytam się o jakieś wasze zdanie, albo wy możecie mi napisać prywatną wiadomość. Mam na razie 100% odpowiedzi. Czyżby to dlatego, że tak mało osób pisze? Nie skończę to. Na pewno nie o to chodzi. No i to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, na razie. Hejos!